Cześć. Mam na imię Paweł, to nasz kanał Fotografia jest fajna. Było kilka pytań na temat podpisywania zdjęć i nie chodziło o to, czy podpisywać zdjęcia, czy nie. To było już poruszone przy okazji filmu o przygotowywaniu zdjęć do internetu. Natomiast pytanie odnosiło się do tego, w jaki sposób, za pomocą jakiego programu, podpisać szybko, ładnie i za darmo zdjęcia do internetu. I dzisiaj o tym będzie film. Zapraszam. Każdemu zdarzy się prędzej czy później, że potrzebuje opisać większą ilość zdjęć. Czy to do swojej galerii, bo założył sobie nową galerię i będzie tam wrzucał 30, 50 czy ileś zdjęć, czy dlatego, że zrobił jakieś zdjęcia na, nie wiem, imprezie charytatywnej, gdzie wykonał kilkaset zdjęć, podrzuceniu nieostrych, źle naświetlonych, podrzuceniu zdjęć, na których osoby wyglądają niekorzystnie, bo ja takie zdjęcia zawsze wyrzucam i Dorota tak samo. Po wyrzuceniu zdjęć powtórkowych zostaje na przykład 200 zdjęć, które muszę wziąć szybko, podpisać. Zdjęcia, które oddaję za darmo w takim wypadku, czy zdjęcia, które umieszczam w internecie, zawsze podpisuję, po to, żeby to widać było, że to jest moje zdjęcie. Nie mam się czego wstydzić. Chcę, żeby było, żeby każdy widział moje zdjęcie, moje nazwisko. Z tego nie będzie żadnych profitów, to znaczy nie wierzę w to, żeby ktokolwiek zadzwonił i powiedział: fajne zdjęcie widziałem, twoje zrobiłeś tam na tej imprezie charytatywnej, coś tam, ja bym chciał, żebyś mi zrobił podobne zdjęcie, ja ci zapłacę. Nie spotkałem się z taką sytuacją, nie słyszałem nawet o takiej sytuacji, natomiast takie zdjęcia się robi i takie zdjęcia się później podpisuje. Pokażę ci, jak ja to robię. Używam do tego programu. Momencik. Włączmy sobie z tego nagrywanie ekranu. Ok, nagrywa ekran. Używam programu Photoscape. Photoscape są dwa. Jest Photoscape X, ten najnowszy. On jest fajny. Natomiast ja zaproponuję ci Photoscape'a starszą wersję. Jest to Photoscape wersja 3.7. Program sprzed już kilku lat. Można go, z tym, że jeśli Photoscape'a X jako użytkownik Windowsa możesz pobrać wyłącznie ze sklepu Microsoftu, o tyle Photoscape'a tego wersję 3.7 możesz pobrać bezpośrednio z internetu. Ja pobieram osobiście z portalu Dobre Programy. To nie jest tak, że to jest najlepszy portal. Po prostu ja z niego mam do niego zaufanie, że tam nie ma jakiegoś świństwa w tych plikach. Oczywiście przy pobieraniu trzeba pamiętać o tym, że oni chcą ci przy okazji tego programu dać coś jeszcze, czego na pewno nie chcesz. Więc trzeba umieć powiedzieć, że nie chcę niczego więcej. Tak, chodź, pokaż się. Jak już przyszedłeś, to już się pokaż. Dobra. Dzięki za udział. Guziku. I taki program, ja o nim pobieram, wiem, że nie ma nic w nim w środku, nie ma niczego złego, także można tego Photoscape'a wersja 3.7 pobrać z jakiegoś miejsca w internecie sobie, do którego się ma zaufanie. Program jest w języku polskim. Nie zwrócę na to uwagi. Jeśli go już zainstalujemy, otworzymy, to mamy taki obraz początkowy jakby. Okazuje się, że w tym momencie, że pobraliśmy nie tyle sam program, co ileś programów. I z tych iluś programów ja zainteresuję się w tej chwili tylko Batch Editorem, czyli edytorem wsadowym. I na nim podpisuję te zdjęcia. Kliknę, żeby go otworzyć. Z lewej strony tu pokazuje mi się drzewo wszystkich katalogów, które mam na komputerze i miejsca, którego ostatnio używałem. Wybieram katalog, który sobie przygotowałem, czyli zdjęcia, znaczy wszystkie te zdjęcia, jak widać, i wrzucę na górną belkę, to jest belka, tylko tyle, że wyłączę, co tu jest. I to jest belka zdjęć, które w tej chwili są jakby obrabiane w tym batch edytorze. Tu na początku, jak widać, jest jakiś, to jest właśnie dokładnie z takiej imprezy charytatywnej robione zdjęcia, jakie tam są jakieś zabawy, coś jeszcze innego. Na początku jest koncert, o tym powiedziałem na koniec, ale jego specjalnie wrzuciłem na początek. I chciałbym teraz na tych wszystkich zdjęciach umieścić swój podpis. Na wszystkich.
200 zdjęciach. W związku z tym, że zdjęcia do internetu, zwłaszcza, znaczy w ogóle do internetu, nie wrzucam w pełnej rozdzielczości, tylko ograniczam jej wielkość. Tu mamy, jak ustalimy, o, zmień rozmiar. Możemy zostawić oryginalny rozmiar, jaki ten plik ma, ale jest to raz, że uważam, że nie należy tak robić, bo zdjęcia do internetu nie muszą być duże. Druga rzecz, zdjęcia, które tu są wykonane, mogły być przekadrowane, bo to są JPEG-i, wyłącznie JPEG-i. On co prawda, ten program czyta RAW-y, ale to jest takie czytanie takie sobie. Na tego typu imprezach ja robię zdjęcia od razu, jako JPEG-i. Po to, żeby później w domu się tym nie zajmować. W większości z tych zdjęć ja i tak do niczego więcej nie wykorzystam, oprócz tego, że tutaj je wrzucę do internetu dla kogoś. Nie mogę ich ani sprzedać, ani rozdać, bo tam są w większości ludzie, którzy są w tej konkretnej sytuacji. I ja tych zdjęć mogę czasami, jak będzie jakieś ciekawe, na swoim profilu wrzucić jako swoją reklamówkę takie zdjęcie, ale poza tym większość tych zdjęć jest nie do wykorzystania. W związku z tym od razu robię JPEG-i. Od razu, żeby później nie poświęcać na to następnej pół godziny czy godziny wywoływanie. Robię JPEG-i tak, żeby były dobrze zrobione. I to były robione JPEG-i, więc nie musiałem nic z nimi zrobić, tylko zmieniłem nazwę. I tu, oryginalny rozmiar, to jest zła rzecz. Możemy tu ustawić sobie ileś różnych elementów, łącznie z kadrowaniem, ale ja proponuję ustaw dłuższą krawędź i pisać tu jakąś ileś pikseli. No tu mam wpisane w tej chwili 1000. 1000 pikseli na dłuższym boku oznacza, że jeśli to zdjęcie jest poziome, to będzie miało 1000 pikseli. Jeśli jest pionowe, to na dłuższym boku będzie miało 1000 pikseli. Czy ono miało wyjściowo 4000, czy miało 3000, czy ja kadrowałem je w jakiś sposób, wycinając coś tam, bo uznałem, że fajnie, w sumie zdjęcie nie jest złe, wytnijmy z niego fragment i wrzucimy ją na 2000, to wszystko zostaje wyrównane w tej chwili do 1000 pikseli. To jest ważne do tego, że w tym momencie podpis, jaki tam będzie wchodził, jest dokładnie dopasowany do 1000 pikseli. A jeśli ja zmieniam za każdym razem rozdzielczość swojego zdjęcia, to ten podpis jest raz mniejszy, raz większy, raz mniejszy, raz większy. Najlepiej, jeśli chcesz na przykład założyć galerię gdzieś na swojej stronie internetowej, ustalić jeden sztywny rozmiar dla całej galerii. To może być 1000, to może być 900, to może być 1200, jak masz taką chęć. Obojętne, jak ustalisz, tak będzie. Natomiast ustalić sobie jeden rozmiar dla całej galerii, wtedy się dużo łatwiej to opisuje i ona się dużo lepiej prezentuje zresztą. Plus zbyt duże zdjęcia wrzucane do internetu są bardzo często, czy przez przeglądarki, czy przez Facebooka, czy przez Instagramy, czy nie wiem, przez co jeszcze, na czym używacie, bardzo często kompresowane i one de facto potrafią wyglądać gorzej od mniejszych zdjęć. Także tak, tu ustawimy 1000 pikseli. Mogę do tego zdjęcia dołożyć lampkę. Oczywiście jak ktoś lubi, jak ktoś chce, wrzucając takie zdjęcie do siebie na swojego Facebooka czy na swoją stronę internetową, można ustawić jakąś ramkę. No oczywiście to można mieć na przykład, nie wiem, jedną ramkę dla całych swojej galerii albo zmienne. Natomiast ja na początek tutaj damy to bez ramki, ponieważ jeśli miałbym to dawać komuś, żeby on to wykorzystał, to nie daję ramek, bo no chyba, że jakąś białą na kanciku, żeby podkreślić tylko wygląd. To tu. Byłem cały czas w home. Bo to jest po polsku opisany program, więc home jest home. No mamy filtr. To jest tak, że przy tym, bo to jest operacja wsadowa na zdjęciach. Nie tylko podpisanie zdjęć, ale całkowicie obróbka. Jeśli ja te zdjęcia pomniejszyłem, mój aparat robił w rozdzielczości na dłuższym boku 4000 pikseli, a w tej chwili jest 1000 pikseli, to warto kliknąć, o tak, tu jest chociaż małe wyostrzenie. Zawsze po pomniejszeniu zdjęcia trzeba je troszeczkę wyostrzyć, żeby zachować tą samą szczegółowość, ostrość tego zdjęcia. Często dobrze jest lekko rozjaśnić zdjęcie, nie tym, ale jasność. O, zwiększmy, o właśnie, to też ładnie wyglądało. Rozjaśnić zdjęcie. Jasność możemy też troszeczkę podnieść. To już jest czyste podniesienie. Z reguły zdjęcia do internetu leciutko rozjaśniam.
do wrzucania na takie strony. Tu możemy jeszcze robić dużo różnych rzeczy, to trzeba się pobawić samemu, jakieś winietowanie, efekt kliszy, jakieś tam, możemy przerobić to na sepie. Pamiętaj, że to wszystko, co w tej chwili klikam, odbędzie się później na wszystkich zdjęciach, które tam są. No ale do brzegu. Tu ostatnia zakładka to są obiekty. I teraz tu na dole mamy teksty. O, klikniemy ten tekst. Tekst. O, i pojawi mi się tutaj napis tekst na zielono. Jeśli kliknę tu z prawej strony zmień, to dajmy to bardziej o tu. Zamiast tekst piszę sobie oczywiście co? P, A, W, E, U, H, O, R, O, Ż, Y. Weszło, weszło. Ja niestety muszę użyć, mam ograniczoną w związku z ilość czcionek, ponieważ nie wszystkie czcionki mają polskie literki. Jeśli ktoś nie ma polskich liter w nazwisku, ma większą ilość czcionek. No nie zostawię tej Tahoma, bo nie wiem, czy mi się to podoba, ten napis tutaj. Dajmy go na początek, na większy, żeby było bardziej go widać. Zmieńmy oczywiście zielony. Nie, no można zrobić kolorowy podpis, ale z eleganciej. Nie, to chyba jest brzydkie słowo. Lepiej się prezentuje podpis jednobarwny, czyli niebarwny. Dajmy czarny. Lub biały. Ogólnie warto mieć przygotowany i biały, i czarny podpis, ponieważ zdarzają się sytuacje, kiedy jeden z podpisów po prostu całkowicie znika. Teraz pokażę, jak zrobić, żeby nie znikał nam ten podpis. Zmieńmy tą czcionkę na jakąś coś innego. No, nie będę kombinował mocno. Tu mam dużo czcionek w swoim komputerze, bo to zależy od samego komputera. Przy czym ja lubię czcionki gromadzić, przyznam się. Natomiast wszystkie czcionki, jakie mam na komputerze, to są albo kupione, albo w wersji, które mogę używać komercyjnie, w komercyjnych wykorzystaniach. Nigdy nie instaluję czcionki, do której nie mam, do której... To może zostawmy to. Do której nie mam pełnych praw do używania. Żeby taka czcionka, weźmy, możemy ją tu złapać, nie muszę zamknąć, ten podpis możemy umieścić w różnych miejscach. No, na dole, z lewej, to są podstawowe, może na poziomym zdjęciu weźmy. Poziome zdjęcie, wylądowało za daleko, za nisko jest mój podpis, gdzie on jest. Wyśrodkujmy go, o, żeby wrócił. Za daleko byłem, za skalą. Po lewej na dole, po środku, po prawej na dole. To są podstawowe miejsca. Po prawej u góry, po lewej u góry, po środku u góry rzadko, po środku całkowicie rzadko. Załóżmy, że będę chciał go tu umieścić. Ale że mi się nie zdarzyło, tak jak przed chwileczką, że on mi nagle poleciał nie wiadomo gdzie, to ja do niego ustawienia użyję opcji tej dół. W tej chwili mój podpis jest dokładnie przyklejony na dole, bez względu na to, czy zdjęcie jest pionowe, czy zdjęcie jest poziome. Dokładnie jest na dole. I nigdy nie ruszam tym zdjęciem ręcznie, tylko zawsze za pomocą tego ustawienia, a jeśli chcę go przesunąć, bym chciał teraz do góry przesunąć, to musimy mu dać na minus. O, przyklikam. Jeśli tu będzie ustawione 25 czegoś, do góry, to ono tak będzie zarówno na pionowych, jak i na poziomych zdjęciach. Oczywiście czcionka jest za duża w tej chwili jeszcze. Jest, to ją zmniejszymy, możemy dopasować do właściwej rozmiaru. No, była specjalnie za duża. Wróćmy jeszcze do specjalnie za dużej czcionki. Do tej czcionki możemy na przykład dołożyć cień. Cień jest bardzo dobrą rzeczą. Cień powoduje, że ta czcionka dostaje pod spód odcięcie od tła, bo tu na czarny napis, na biały napis na czarnym nie ma problemu, ale jeśli byśmy znaleźli jakieś białe tło, szukam jasnego, może tu jest czegoś jasnego, żeby było. O, nawet bluzka tej dziewczyny. Jeśli bym nie wrzucił cienia, to zobacz, tu napis już nie widać. Dzięki zastosowaniu cienia napis jest. Oczywiście ten cień jest moim zdaniem za mocny. Trzeba go zmniejszyć. I ten napis jest widoczny. Zauważalny. Żeby ładniej wyglądał, możemy go jeszcze jakby
przejrzystość samego napisu, całości zmienić. Weźmy jakieś zdjęcie z tych. Ok, dobra, zmniejszę go w tej chwili do mniejszego, bo to jest zdecydowanie za duże. Może na 28. Ok, mamy podpis, imię i nazwisko. No ale chcemy jeszcze podkreślić, że ja jestem na przykład fotografem. Czyli wrzucimy drugi tekst. Wpiszmy tutaj photografy. Fotografy. Nie, bez py. Fotografy. Nie, z py. Co ja piszę? Okej. Okay. Zielony u góry. Ja bym chciał, żeby był też w tym samym miejscu tutaj. Czyli wróćmy. Damy mu oczywiście dół. Jak najbardziej. Nie zielony, bo zielony to mi nie pasuje. Czy tak samo biały. Tak samo damy mu cień, damy mu mniejszą wielkość od tamtego, ma być mniejszy, jeszcze mniejszy, o, bardzo dobrze, teraz podnieśmy go do góry, nie tym, tylko tym, może troszeczkę większy jednak, zobaczmy, a jeszcze osłabimy go troszeczkę bardziej, żeby było od tamtego osłabiony. Ok. Już mamy prosty podpis, który będzie jednocześnie na wszystkich zdjęciach, które zrobimy. Mogę go teraz przyjrzeć się na innym, jak to wygląda. Dzięki cieniowi on się na każdym zdjęciu wyróżnia. Co bym nie kliknął, to na każdym zdjęciu go widać. Wróćmy do tych skoncertowych. I co? Następnym elementem, jaki mam wykonać, to jest skonwertowanie tych wszystkich zdjęć. Czyli tu mamy tak. Konwertuj wszystkie. Klikam konwertuj. Pojawia mi się nowe okno. Tu mogę sobie ustalić miejsce docelowe. Gdzie folder, do którego chciałbym, żeby te wszystkie całość poleciała. Jeśli nie ustalę gdzie, to on dopisuje sobie taki output przy tym katalogu, z którym to było. Mogę dać mu nową nazwę, czyli tam koncert z numerem. Numer początkowy 1, cyfr 3, bo jest 200. Jakość. Mogę dać 100. Ale to jest błąd. Ja proponuję, żeby zapisywać to w jakości jakieś 75. To jest tak, że nie będzie żadnej różnicy dla osoby oglądającej to na monitorze, a już na pewno na komórce, czy to było zapisane w jakości 75 czy 100. To warto sobie przetestować własne ustawienia, zrobić kilka próbek i zobaczyć, jak to wygląda. 75 jest ok, natomiast gdyby ktoś chciał z tego zrobić wydruk, no to powie, że nie, no kiepskie jest to zdjęcie i zrezygnuje i o to chodzi. Tu mamy tak, mogę zachować informacje EXIF albo nie zachowywać informacji w EXIF-ach, jakie są. Ja zachowuję w tym wypadku, ponieważ w EXIF-ach jest moje imię i nazwisko, bo mój aparat, robiąc zdjęcie, raz dopisuje imię i nazwisko do każdego zdjęcia. I co? 200 zdjęć. Mam zaznaczone 200 zdjęć i kliknijmy, żeby poszło. Nie wiem, ma ktoś zegarek? Ciekawie to będzie szło. No dobra, poszło. Mamy na to w tej chwili, ile zajmą mu 200 zdjęć. No ile zajęłoby 200 zdjęć? On je zmniejsza, leciutko wyostrza, leciutko rozjaśnia, wkłada dwa podpisy cieniowane i zapisuje jako 85 JPEG-a w drugim miejscu. Tyle wykonuje on w tej chwili. Zrobił już dla 54 plików, zaraz chwileczkę będzie dla 200. Myślałem, że to potrwa dłużej, więc chciałem wstawić tu przerwę, ale nie. W związku z tym, że mamy chwilę czasu, przerwa na reklamę. Jeśli uważasz, że moje filmy są sensowne, ciekawe i warte czegokolwiek, możesz przyłączyć się do patronów kanału, wspomóc to, co ja robię, wesprzeć mnie w tym, żebym miał czas na to, żeby robić takie filmy, a nie szukać zleceń i biegać za kasą. W związku z tym, jeśli uważasz, że to jest warte, to przyłącz się do patronów. Od 10 zł już można
wspierać i nie ma ograniczenia, można to zrobić na miesiąc, można zrobić na 12 miesięcy. Dla patronów, którzy wspierają mnie kwotą od 25 zł, robię własne, osobne filmy dla nich, specjalne, które no, należy im się. Uważam, że się należy za to, co, że mnie wspierają, że dzięki nim mogę robić te filmy. Należą im się osobne filmy, już ich kilka, nie wiem, z 10 już takich filmów było nagranych. Dzisiaj będę wieczorem nagrywał następny. Także o, on skończył. Ja też skończyłem reklamę. Przyłącz się do patronów kanału, a będę, to wtedy będę na pewno wiedział, że uważa, że to, co robię, jest słuszne. Ok, wracamy do filmu. Skończył. Możemy sprawdzić sobie, jak to wygląda. To jest tu w tym katalogu. Podpisywanie zdjęć, zdjęcia. Tu jest 200 zdjęć. To są te zdjęcia oryginalne, które były. Zaznaczyłem 200 właściwości. 200 zdjęć o wielkości globalnie. One miały 1 giga. Te wszystkie zdjęcia, które konwertowaliśmy. Tu jest ten katalog, który zrobił. W nim jest 200 zdjęć, które w sumie mają 23,4 mega. Jak zajrzymy sobie te zdjęcia, żeby obejrzeć, to możemy zobaczyć, że zdjęcia są wszystkie podpisane, ładnie, jednakowo, w każdym miejscu, elegancko, bez bólu, bez problemu. Co jest fajne w tym? Jeśli wrócimy tu z powrotem do naszego programu, czyli do Photoscape'a, to tu możemy sobie zapisać ustawienia. Zapisz ustawienia, wpisujemy jakąś nazwę. Nie wiem, moje nowe logo. Klikamy OK. I on w tej chwili to moje nowe logo zapisał. Jeśli nawet w tej chwili wyłączę komputer, czyli program, wyłączmy go. Poszedł i go nie ma. Otwórzmy go od nowa. Weźmy w to miejsce. Weźmy sobie tam jedno zdjęcie, bo to jest obojętne. On pokazuje ostatnie ustawienia, ale gdybyśmy tu nawet wykasowali to wszystko, o, to jak ci weźmiemy otwórz ustawienia, moje nowe logo, już jest z powrotem. Te ustawienia mi nie znikną. Tam jak było widać, to tych ustawień tu jest kilka różnych moich, które używam, a moje nowe logo jest moim nowym logo. W związku z tym, nawet jak wyłączę program i włączę go za miesiąc, za dwa, dokładnie tak, wszystkie ustawienia, łącznie z tą długością, łącznie z ramką, którą ustaliłem, łącznie z całym podpisem, wszystko będzie zapamięta, co jest bardzo fajne, bo mogę do swojej galerii jakieś tam, rzucam dzisiaj 20 zdjęć, czy rzucam 2 zdjęcia, otworzę program za miesiąc i on mi zrobi identycznie 2 zdjęcia podpisane, co jest bardzo cenną rzeczą. Co chciałem powiedzieć? Oprócz podpisywania zdjęć, tutaj możemy wrzucić obiekt. Obiekt, czyli jakieś zdjęcie na przykład. Poszukajmy moje logo. O, logo w katalogu. Logo, PNG. Zobaczmy, jak to wygląda. Wow, ale duże. Zmniejszmy je troszeczkę. Oczywiście umiejscowię je prawo, góra prawo. Okej, no może być nawet tak. Mogę nie tylko wpisać ręcznie, ale wrzucić jakiś przygotowany wcześniej plik. Najlepiej w PNG, bo on ma przezroczyste tło, bo gdyby to był JPEG, to by tło nie było przezroczyste i by wyglądało gorzej. Wstawić, a taki swój podpis, ten, zrobiony ładnie, nie wiem, z jakimś szlaczkiem, albo z jakimś aparacikiem, albo z czymś, przygotować w programie zewnętrznym. Przygotować w programie zewnętrznym i z niego używać. No, przygotowanie logo w programie zewnętrznym... Ja kiedyś używałem do takich rzeczy CorelDRAW. Projektowałem logo, wizytówki, takie inne rzeczy, takim czymś się trudniłem. Ale w momencie, kiedy funkcję w Photoshopie można było zacząć tworzyć grafikę wektorową, przeszedłem na Photoshopa i w tej chwili takie rzeczy robię w Photoshopie.
Ale to chyba nie wiem, ile czasu już nagrywam. Patrzę na zegarek. Pewnie jest 12 minut. Już jest filmu, więc chyba nie będę mówił o tym, jak się tworzy w Photoshopie zrobić logo, bo to nie jest takie interesujące. Natomiast robiąc logo własne, warto pomyśleć o tym, żeby było proste. A tu miałem przygotowane to, co miałem przygotowane. To jest współczesne logo Canona. No, każdy je zna. Nie pokazuj się tutaj, tylko tutaj. O, każdy zna współczesne logo Canona. Tak wyglądało logo Canona wcześniej. Bardzo dużo osób, firm zaczynających, zaczyna tworzyć w tym logo, żeby było wszystko. Wpisać jak najwięcej, a później z czasem upraszcza. Takim idealnym logo w tej chwili uważam za takie kultowe, to jest logo Nike'a, które jest tak uproszczone, że już bardziej się nie da, natomiast wszyscy i tak spojrzą, Nike, widzą, czy logo McDonalda, żółte M i każdy wie, żółte M, wie co to jest. I do takich, i jeśli chcesz zrobić logo, to powinno być jak najprostsze. Już pomijając całą kolorystykę, która jest, ma duże znaczenie, każdy kolor ma znaczenie, ja uważam, że najlepiej robić je albo w kolorze, który można przerobić na czarno-biały, albo od razu tylko w czarno-białym. Bo to się później odbija na tym, że chcesz coś zrobić, koszulkę, to za każdy kolor płacisz osobno. I koszulka, jeśli twoje logo jest tylko w jednym kolorze, kosztuje połowę tego, co koszulka, która jest w dwóch albo w trzech kolorach i tak dalej. Po prostu jest nie tylko z koszulką, to jest jeszcze z innymi nadrukami. Też niektóre elementy są takie, że kolorowe logo tam nie pasuje, bo jeśli zrobisz sobie wystawę z kolorowymi, z czarno-białymi zdjęciami, będziesz chciał na nich wrzucić logo, to kolorowe logo będzie tak gryzło, że się nie będzie nadawało. Czarno-białe będzie delikatnym znacznikiem na nich. Kolorowe nie. W związku z tym, jeśli już ja uważam, że najlepiej jako fotograf robić logo czarno-białe. Pytanie. Czy robić logo, swoją nazwę, jakąś tam, nie wiem, Studio Moment. O, Studio Moment. I ja tutaj jako Studio Moment robię zdjęcia, czy robić pod swoim nazwiskiem? Rozpatrzmy dwa warianty. Po pierwsze, agencję Magnum to trochę osób kojarzy, ale innych agencji to już nie. Natomiast nazwiska słynnych fotografów, nazwiska, pod jakimi oni te zdjęcia swoje publikowali, wszyscy kojarzą. W związku z tym, moim zdaniem, lepiej jest pod tym względem promować swoje nazwisko, utrwalać nazwisko, a nie jakąś markę, czyli Studio Moment na przykład. Drugiej rzeczy jest tak, że na początek każdemu się wydaje, że jak będzie to Studio Moment Paweł Chorąży, będzie to brzmiało poważniej, no ale to jest tak, ja składam jakąś, ktoś wysłał mi pytanie, ja mu złożyłem ofertę, on powiedział ok, dobra, proszę przyjechać, no i ja wysłałem mu jako Studio Moment, on czytał Studio Moment, wysłał mi taką ofertę, ok, przychodzę, dzień dobry Paweł Chorąży, a pan w jakiej sprawie? No i mam w tym momencie do tyłu, ponieważ on mnie nie poznał. Ponieważ ja ze Studia Moment. Okej, rozumiem. Ale gdybym ja tą ofertę złożył jako Paweł Chorąży i on tam wyczytał Paweł Chorąży i teraz ja wchodzę, dzień dobry, Paweł Chorąży. A, to pan! Plus, duży plus w stosunkach, w odbiorze. W związku z tym lepiej, moim zdaniem, promować nazwę. Znaczy nazwisko, niż nazwę. Co chciałem pokazać. No weźmy o takie, możemy sobie rozbudowywać loga jakieś na takie czy inne. Natomiast co wpisywać w logotypie? Możemy w logotypie, na przykład zrobić sobie taki logotyp, od razu wpisać, jakim rodzajem fotografii się interesuje. Czyli wedding fotografy, wiadomo, jestem fotografem ślubnym. Wszyscy od razu widzą, przynajmniej ci, co znają angielski, czym ja się zajmuję. Jest to dobre. No, można pójść dalej. Można pójść dalej? Nie, muszę nowy kliknąć. Oczywiście rozszerzyć swoje. Przeczytałem, że tam ktoś inny miał nie tylko wedding fotografy, ale jeszcze and family photos.
Więc jeszcze sprawdziłem, że to jest fotografia rodzinna. O, to pasuje. To też kliknąłem sobie, żeby było. Mam w tej chwili Wedding Photography and Family Photos, ale tam widziałem u dziewczyny, miała jeszcze coś wpisane, więc też skopiowałem wszystko, jak leci. A co mi szkodzi? Mamy w tej chwili wszystko, czyli Wedding Photography i coś tam jeszcze. Nie wiem, co tam było, ale ładnie wyglądało, więc wszystko jest razem. Nie przesadzać w tym, co się wpisuje, lepiej się ograniczyć do jakiejś konkretnej treści. Jeśli kierujemy jednak to do polskiego odbiorcy, to może jednak po polsku. A to już jest kwestia indywidualna. Miało być o podpisywaniu zdjęć, także jeśli chodzi o podpisywanie zdjęć, polecam Photoscape'a, starszą wersję 3.07. Jest bardzo prosty, bardzo łatwy, bardzo wygodny do pracy. Naprawdę jego batch editor nie jest skomplikowany, czy nie jest skomplikowany, jest prosty. Nawet nie wiedziałem, że on jest po polsku, prawdę mówiąc, dopóki teraz nie zajrzałem i spojrzałem, o, on jest po polsku. Tak sprawdziłem, nie no, mój też jest po polsku. Jest tak prosty, że nawet nie wiedziałem, że jest po polsku. No, gdyby był po chińsku, to bym wiedział, że jest po chińsku. Dobrze, dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału, jeśli tego jeszcze wcześniej nie robiłeś, do obejrzenia innych filmów, bo tych filmów już chyba koło setki tam się znajduje, więc być może coś ciekawego zauważysz. Są one podzielone w takie grupy: domowe studio, lampa błyskowa, fotografia przyrodnicza i fotografia dla początkujących. Nie pamiętam, co jeszcze podzieliłem. A, analogowa. Jeszcze jest taka grupa fotografia analogowa. Polecam do zapoznania się z innymi filmami, do podzielenia się komentarzem. Może masz jakiś lepszy sposób na podpisywanie zdjęć, lepszy, prostszy i bardziej tani. Nie wiem, czy może być bardziej tani od darmowego programu. To się z nami podziel, nie tylko ze mną, ale i z innymi odbiorcami kanału czy oglądającymi. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i do zobaczenia.